Drodzy podróżnicy, witam Was z dzielnicy artystów w pięknym mieście meksykańskim Puebla. Jesteśmy w tym momencie właśnie w dzielnicy artystów i za chwileczkę zobaczycie tutaj piękne pomniki, piękne targowisko, na którym sprzedawane są wyroby, które właśnie w lokalnych pracowniach artystycznych są tworzone. Puebla jest zdecydowanie jednym z najpiękniejszych miast meksykańskich, też uważanym za jeden z najważniejszych ośrodków właśnie produkcji wyrobów artystycznych. Jest też miastem o bardzo fajnym charakterze, bardzo dużo knajpek, muzyka na żywo na każdym kroku. No teraz jest akurat troszeczkę spokojniej, mamy taką godzinę, kiedy większość mieszkańców właśnie wraca z pracy, więc jeszcze na miasto nie wyszli, ale rzeczywiście to właśnie tutaj mamy artystów sprzedających obrazy. Za chwileczkę pójdziemy troszeczkę dalej, tam zobaczycie również artystów sprzedających przeróżne inne wyroby typowe dla tej miejscowości. No a co jest dla tej miejscowości typowe? Przede wszystkim są to wyroby ceramiczne. Jest to kontynuacja tradycji indiańskiej, miasta indiańskiego o nazwie Cholula, gdzie artyści lokalni przez wieki byli uważani za najlepszych producentów ceramiki. Tutaj również tworzy się piękne lustra, tworzy się piękne tkaniny. Puebla otoczona jest licznymi wioskami, miasteczkami indiańskimi, gdzie właśnie te wszystkie wyroby są tworzone. Ceramika tworzona jest w pracowniach rozsianych właśnie w wielkich miejscowościach dookoła Puebli. Sama Puebla jest miastem bardzo bogatym. Jest to miasto uważane za jedno z najbogatszych w tym kraju. Miasto, które uważane jest za ważny ośrodek zarówno naukowy, jak i przemysłowy. Tutaj znajduje się jedna z najważniejszych, największych fabryk firmy Volkswagen na świecie. Też tutaj zobaczcie taka bardzo charakterystyczna dla Puebli architektura. Ten budyneczek, który możecie zobaczyć teraz na rogu, to jest budynek no, taki najbardziej typowy dla tego miasta, gdzie budynki są budowane właśnie z takiej charakterystycznej cegły przeplatanej płytkami ceramicznymi. Ta tradycja właśnie tworzenia płytek ceramicznych funkcjonuje tutaj, jak Wam wspominałem, już od czasów indiańskich i do dnia dzisiejszego rzeczywiście poblanos się lubują i płytki ceramiczne mają nie tylko w łazienkach, ale i w innych pomieszczeniach. Inną taką specjalnością Puebli, oprócz ceramiki, którą tutaj wszędzie widzicie, kubeczki, nie kubeczki, talerzyki i tak dalej, tutaj chociażby pan na swoim stoisku je sprzedaje, są słodycze. Zobaczcie, przeróżne, wspaniałe słodycze. Puebla nazywana jest stolicą słodyczy meksykańskich. Mamy tutaj zarówno wyroby, spójrzcie, takie krówki jakby z orzechami, mamy całe pakieciki, mamy przede wszystkim kokosanki, czyli wiórki kokosowe nasączone różnego rodzaju sokami. Mamy też tamaryndowce, tak? Zobaczcie, jest to właśnie tamaryndowiec, ten taki ciemniejszy, bardziej czerwony, to jest tamaryndowiec z pikantną papryczką. No tylko Meksykanie są w stanie wymyśleć, prawda, że słodycze mogą być z pikantną papryczką. Dla nas wydaje się być to dość dziwne, dla Meksykanów nie ma w tym w ogóle nic dziwnego. No i zobaczcie, fantastyczny klimat meksykański, takie wycinanki, które są dla Meksyku bardzo, bardzo typowe. Pełno sprzedawców różnych wyrobów, tkaniny kolorowe, piękne, typowe właśnie dla każdego regionu, każda wioska, każde miasteczko ma jakiś swój ludowy strój i w jakimkolwiek stanie byście byli meksykańskim, to zawsze te wyroby będą troszeczkę inne. Tutaj również mamy poncza, tak, mamy różne wyroby ze srebra. W Meksyku akurat wyroby ze srebra są wszędzie, może akurat w Puebli srebro nie jest wydobywane i nie tutaj są te wyroby tworzone, ale oczywiście są sprzedawane, w końcu jest to meksykańska specjalność. Także jak widzicie, pandemia niespecjalnie przeszkadza, życie się tutaj toczy jak dawniej, może nie ma takich tłumów jak kiedyś, ale rzeczywiście Meksykanie żyją normalnie, można tutaj podróżować, można się cieszyć bogactwem kulturowym tego miasta i tego kraju. Także no serdecznie, no bo i Puebla, i inne miasta są jak najbardziej na turystykę otwarte, jest bezpiecznie, Meksyk jest dość bogatym krajem i służba zdrowia jest tutaj naprawdę niezła, tak więc polecam, przybywajcie do Meksyku, do Puebli i do innych wspaniałych miast tego wspaniałego kraju.